Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, Karolina Opolska minęła 21. Zaczynamy Studio wyborcze. Dzisiaj w studiu wyborczym Andrzej Rozenek, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. I powiem Państwu w tajemnicy, że również stały widz i słuchacz Teorii Spisku. Tak jest. Czyli mojego programu dotyczącego teorii spiskowych. Tak pozwoliłam sobie na taką malutką autoreklamę na początek. I bardzo słusznie polecam wszystkim naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy program. Każdą sobotę nowy odcinek. No ale dzisiaj, no chociaż ja nie wiem, może trochę teorii spiskowych też sobie poruszymy. Bo to nasza polska, polska polityka taka jest jest w ogóle zawsze tajemniczej zagmatwana. Oczywiście jesteśmy jak zawsze na żywo, więc czekam na państwa pytania, komentarze, będę sobie je tutaj przeglądała i na bieżąco yy, przekazywała mojemu gościowi dzisiejszemu. No, i zaczyna, zastanawiałam się, od czego zacząć, ale pomyślałam że zacznę od news'a, którego wyczytałam na, na portalu onet.pl Otóż, podobno, tak donosi Andrzej Gajcy, Jacek Kurski, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie piastował taką przyjemną posadkę w Banku Światowym, przyjemną i dobrze płatną, wychodził sobie miejsce na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Czy jest pan tym zaskoczony? Nie, dlaczego? No, to jest człowiek, który cały czas poszukuje jakichś intratnych zajęć wokół polityki. Skoro się urwało źródełko w Waszyngtonie, no to znalazł co inne źródełko. A ponieważ jest człowiekiem mocnym, posiadającym wszechstronną wiedzę na temat polityków PiS, no to nawet myślę, że bez problemu sobie załatwił to. To miejsce zobaczymy. Tak, nie pan mówi, że tam jakieś haki mogły wejść no w grę. Tylko, tylko tak to działa, przecież to jest spis, tak? Oni inaczej nie potrafią, oni to już we krwi mają. No bo też ukazał się taki ciekawy raport, który też właśnie autorstwa Jacka Kurskiego um, diagnozował przyczyny porażki Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. W tym raporcie, co ciekawe, absolutnie winny nie był Jarosław Kaczyński, który przecież był odpowiedzialny za kampanię i za układanie list. Winny był Mateusz Morawiecki, Winna była telewizja, już nie Jacka kurskiego, bo póki była Jacka kurskiego, to była bardzo dobra dla Pisu, to może jest nagroda za ten raport. No ale to jest hipokryta jednak, ten facet naprawdę. No, czym się ta telewizja różniła bez Jacka kurskiego? Niczym no, tak samo kłamała, tak samo. Ale widocznie była mniej yy, właśnie nie wiem, albo bar mniej, albo bardziej nie wiem, jaka. No gorsza, ta, ta propaganda była mniej skuteczna. Podobno Zdaniem jacka kurskiego, oczywiście. Nie wiem, jak to oceniać. No, mniej, mani mniej, mniej manipulowali, mniej kłamali, czy, czy o co tu chodzi? No, y mniej finezyjnie. Y no może. Y <gry> y Prawda jest taka, że Jacek Kurski odpowiada za zniszczenie mediów publicznych, w szczególności telewizji. Y I ten facet nie zasługuje na to, żeby go w ogóle wybierać do czegokolwiek. No ale wiemy, że są fanatycy PiSu i oni prawdopodobnie wybiorą Jacka Kurskiego na… Kadencję następną do europarlamentu. On już ma doświadczenie w europarlamentu. Był już tam, tak, no ale to jest to trochę bolesne, tak, że tacy ludzie trafiają do europarlamentu, potem reprezentują przez całą Polskę, nie tylko swoich wyborców. No ale takie, taka jest polityka. No i jeśli chodzi o europarlament, to mówi się, że na listach mogą też się znaleźć Mariusz Kamiński i Maciej Wąsi, którzy. Mm... No, wystąpili, chciałam powiedzieć z konferencją, ale właściwie chyba nie mogę powiedzieć z konferencją, bo konferencja z definicji jest taką, takim wydarzeniem, na którym można zadawać prowadzącym pytania, a na tym wydarzeniu nie można było zadawać prowadzącym pytania, ale tak to się oficjalnie nazywało, do, dotyczyło to Pegasusa. No i oczywiście ich zdaniem nie ma w ogóle czegoś takiego jak afera związana z Pegasusem. Była afera za czasów Platformy Obywatelskiej i wtedy było takie oprogramowanie, które nazywało się Galileo. Leo, Zdaniem panów Kaminskiego i Wąsika to był Pegazus Donalda Tusk'a i wśród różnych argumentów, na przykład został użyty taki argument, że ani razu służby teraz korzystając z Pegazusa nie uruchomiły kamery w urządzeniu, które było zainfekowane. Czyli nie, no fantastycznie, kłamali i kłamią na temat tej broni elektronicznej. Kłamali najpierw twierdząc, że w ogóle czegoś takiego nie ma. Potem kłamali mówiąc o tym, że nie została ona użyta przeciwko politykom. Teraz kłamią mówiąc o tym, że, że w zasadzie to nie ma problemu, bo, bo nawet kamerki nie uruchomiali. Czyli nie podglądali, tylko podsłuchiwali, e, bez podglądania. Ma, to wszystko jest ściema na użytek chyba wewnętrzny, no bo ludzie poza wyznawcami PiSu myślę, że wiedzą o co chodzi. No, a ci wyznawcy muszą dostawać cały czas jakąś papkę, więc tutaj się im podsumowują. Ale myśli właśnie. pan, że w to wierzą? No, niektórzy wiedzą, wierzą. No przecież, jakby nie wierzyli, to by nie głosowali na pista. Więc muszą dostawać właśnie jakąś taką formę papki manipulacyjnej, która przekonuje ich do, i utwierdza w, w przekonaniu, że okej, okay, dobra, no. Może tam coś było nie w porządku, ale kamerki nie włączali, w związku z tym nadal możemy głosować śmiało na Kaczyńskiego, i jego drużynę. Bo to uczciwi, porządni patrioci. No, yy, naprawdę coraz mniej się ludzi na to na szczęście łapie, ale to jest yy, intelektualnie słabe. Tak? No, oni po prostu już, już gonią w piętkę. W tym tak samo jak i prezes Kaczyński. Tu widać, że, że tam brakuje pomysłu na to, co dalej z pisem. Co Mnie jeden z naszych widzów, tak. Martin, pisze, jeśli mówią, że nie włączali kamerek, to jest pewność, że włączali. Coś, coś w tym jest. Tak jest. Ale właśnie, a propos całej afery związanej z Pegazusem, dzisiaj jest środa, czyli już pojutrze, w piątek, podobno to ma być w samo południe, Jarosław Kaczyński ma się stawić przed komisją dotyczącą Pegazusa jako pierwszy polityczny świadek. No i teraz pojawiają się różne opinie. Jedni mówią, nie stawi się, przedstawi jakieś zwolnienie, coś się wydarzy. Inni mówią, stawi się, ale zagra w sobonia, czyli wygłosi jakieś oświadczenie i potem odmówi odpowiedzi na pytania. A jeszcze odni mówi, inni mówią, stawi się i no, będziemy mieli do czynienia z tym, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie tygodnie, czyli z prezesem, który taki z siebie wyrzuca luźny strumień świadomości, jakby pan obstawiał. Ja bym obstawiał wersję taką, że się stawi i będzie udawał, że absolutnie go to nie dotyczy. On nawet chyba dzisiaj powiedział, że on właściwie to nie ma żadnej wiedzy, więc on nie wie, co będzie na te pytania co, co może odpowiadać, bo on nic nie wie. No, warto przypomnieć, że to jest pierwszy polityk, który potwierdził to, że, że Pegasus Trochę nie wbrew wie. wtedy swojemu obozowi. Wbrew myślę. swojemu obozowi myślę, że, że wymknęło się panu prezesowi po prostu wtedy. Więc wiedzę, jakąś już wtedy miał, jako lider partii rządzącej, jako przez chwilę wicepremier do spraw bezpieczeństwa, nie ma takiej możliwości, żeby nic nie wiedział na ten temat. No ale oni od dawna stosują taką retorykę, że jak cię złapią na kradzieży za rękę, no to mów, że to nie twoja ręka, tak? No i właśnie będzie prawdopodobnie Kaczyński mówił, to nie moja ręka, to, to nie było tak. Nic nie wiem. No może być to taki upiorny spektakl. Dlatego, że on już jest w tak złej kondycji i fizycznej i psychicznej, że, że no należy się spodziewać tego, no właśnie, że nie będzie to dobre widowisko. Yy, ale to, mówi pan w złej kondycji psychicznej i fizycznej. Yy, no ale pytanie, czy to będzie właśnie spektakl pod tytułem yy, Nic nie, nie mam wiedzy, nie to jest mój ulubiony zwrot, nie posiadam wiedzy, nie posiadam wiedzy na ten temat. Yy, czy to będzie jednak spektakl w stylu Jarosława Kaczyńskiego z Sejmowych Korytarzy, który z irytowany, sprowokowany, Pozwala sobie właśnie na różne dziwne komentarze, a to o mordach politycznych, a to o torturach, a to no już naprawdę sporo tego mieliśmy ostatnio. Są dwie możliwości, albo mu puszczą nerwy, tak jak ostatnio często to bywa, mm -hmm. na przykład 10 pod pomnikiem. Tak. Widać było wyraźnie, że, że emocje wzięły górę. No i wtedy po raz kolejny Polska się przekona, jak kiepski to jest polityk i jak niewiele ma do powiedzenia. Albo będzie brnął właśnie w jakieś takie powtarzanie w kółko tego samego, tak jak Soboń na przykład to robił, tak wszystko powiedziałem w swoim oświadczeniu, nie Z mam nic więcej, nie, nie mam, więcej nie, nie nie mam, mam nic więcej dodania. Do, 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 do dodania i, i tak dalej. No, jedna i druga y, 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 sytuacja prawdopodobnie nie zbliży nas za bardzo do wyjaśnienia. Tematu. Nie, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że akurat to wystąpienie piątkowe do rozwiązania afery, wyjaśnienia winnych nas nie przybliży. Ja się tylko boję jednej rzeczy, bo ja dosyć intensywnie śledzę komisje śledcze, które są w Sejmie. Boję się, żeby nie odbyło się jakieś takie, jakiś taki spektakl się nie odbył, który będzie znęcaniem się nad starszym, schorowanym człowiekiem, bo. Nawet biorąc pod uwagę to, jak złym człowiekiem jest Kaczyński, to jednak jest to człowiek w podeszłym wieku, którego należy uszanować, bo pokazywanie tak publicznie braku szacunku, albo wręcz agresja w stosunku do kogokolwiek, zawsze się obraca przeciwko temu, kto to robi. Jakbym mógł tutaj apelować do, do członków komisji tych z naszej strony to nerwy na tak. Nerwy na ale rozumiem, że pytania zadawać jak najbardziej. Merytorycznie do ściany prezesa dobijać, natomiast nie znęcać się. Prezes był przecież to tak było nie w, w różnych tak. takich okresach czasu, ale był przecież wicepremierem od spraw bezpieczeństwa, więc trudno założyć, żeby o sprawie nie wiedział. Poza tym <laughs> chyba nikt nie ma większych wątpliwości, że jakakolwiek ważna decyzja, która była podejmowana przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, przechodziła w jakiś sposób przez biurko prezesa Kaczyńskiego i albo była akceptowana, albo w ogóle wychodziła stamtąd. No tak, to, to, to niewątpliwie, niewątpliwie tak, więc merytorycznie należy, trzeba tutaj zadawać trudne pytania. Chodzi mi o to, żeby to się nie wymknęło spod kontroli, bo już widziałem jedno takie przesłuchanie przed Komisją Śledczą, gdzie stosunkowo młoda działaczka PiSu, młodzieżówki PiSu była no, w, w sposób taki dosyć bezceremonialny dociskana przez, przez członków komisji a przecież to to jest pionek tak to nie Mówi jest nikt pan istotny... o Marii Raczyńskiej tak, nie, niektóre komentarze były naprawdę zbędne I, i czasami trzeba po prostu wziąć głęboki oddech i się zastanowić jaki to potem efekt przyniesie bo teraz pisowcy mówią o chamstwie o tym że, że tę młodą dziewczynę potraktowano zbyt brutalnie że tam były głupie wycieczki w jej stronę niepotrzebne nie, nie dawajmy paliwa tamtej stronie, skupmy się na merytoryce. Kaczyński na tej merytoryce polegnie z całą pewnością. I tu nic więcej nie trzeba. Nie trzeba udowadniać tego, że jak bardzo się jest antypisowskim na tej komisji. A w ogóle jak pan ocenia tę komisję? Bardzo dobrze. Tak, y tak no, było wiele wątpliwości, słyszałem mm. wiele wcześniej komentarzy, że one są niepotrzebne, że żadna komisja jeszcze niczego nie udowodniła i tak dalej. To nieprawda. Każda z komisji przyniosła coś wartościowego, a te przynoszą nam bardzo wartościową wiedzę dotyczącą w ogóle funkcjonowania partii władzy, takiej jak PiS, w tych ostatnich ośmiu latach. I ja na tym się skupiam, wyłapuję różne smaczki, wyłapuję różne informacje, które gdyby ta komisja się nie odbywała, nie, odbywa, nie, nie ja byłyby nigdy upublicznione. Ten system władzy, który, który oni stworzyli, naprawdę miał charakter paramafijny. To, to nie miało nic wspólnego z demokracją, nie miało nic wspólnego z funkcjonowaniem jakiejkolwiek partii politycznej. Struktura ściśle pionowa, wszyscy bojący się prezesa, następnie ci namaszczeni przez prezesa, walczący między sobą o strzępy władzy, tych, których, te, te strzępy, których prezes nie ogarnia. Bardzo ciekawa struktura, znana nam z historii, z wielu innych sytuacji i, i bardzo niebezpieczna. Także im Więcej się dowiadujemy o tym, tym większą czuję satysfakcję, że po tych dwóch kadencjach się udało to przerwać, bo trzecia kadencja to już by było kompletne zamknięcie systemu. Ale myśli Pan, oprócz tego, że ma Pan satysfakcję, że to te mechanizmy działania zostają odkryte i wszyscy mogą się przekonać, jak naprawdę działało państwo przez ostatnie lata, że jakieś takie faktyczne konsekwencje prawne ktoś poniesie? No nie od tego są komisje śledcze, żeby karać ludzi, natomiast są od tego, żeby ujawniać, żeby informować opinię publiczną. I czasami dla polityka większą karą od kary, nie wiem, wymierzonej przez sąd, może być kara takiej kompromitacji publicznej. I w wielu przypadkach widzę, że do tego to zmierza. No, w przypadku afery wizowej ta kompromitacja jest nieuchronna. Tak? Jeżeli chodzi o, o pana Wawrzyka i innych wysokich funkcjonariuszy PiSu, ministra Rała, to, to jest nieuchronne. tak? Tam widać już do czego to zmierza. Widać, że powstał mechanizm polegający na y, sprzedaży pozwoleń na pracę, dzięki którym to pozwoleniom ludzie mogli występować o wizy. Schengen, które po pozwalały potem w zasadzie podróżować po całym świecie. Kłopotem byli tylko konsulowie, których trzeba było jakoś utemperować i tam szły z resortu. Albo w ogóle otworzyć centrum decyzji wizowych w Łodzi, które w ogóle no, już by to pozwalało. To już, to już by było najlepiej, tak. tak? No, ale póki to się nie stało, to trzeba było tych konsulów temperować. Próbowano z nich zrobić takie wizomaty bezmyślne, które będą po prostu przybijały pieczątki, a, a tutaj z Warszawy będą płynęły coraz to większe ilości zapotrzebowania na, na te wizy. No niesamowita historia, naprawdę, bo ktoś, ktoś zrobił po prostu z państwa polskiego taką, przepraszam, za wyrażenie, dyplomatyczną prostytutkę, tak, która no za pieniądze jest w stanie wszystko zrobić. Potem się musieliśmy wstydzić tego. Potem mieliśmy jakieś sygnały od naszych sojuszników, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, bardzo bolesne, gdzie ludzie na tych polskich wizach przekraczali nielegalnie granicę z meksykańsko-amerykańską. Próbując się dostać do Stanów Zjednoczonych, coś niesamowitego po prostu. I przypomnę, to ludzie, którzy odpowiadali za dyplomację, czyli za, za nasz wizerunek na świecie, którzy powinni być naprawdę elitą, śmietanką polityczną. No, fatalnie to wygląda. I ta, ta komisja akurat prowadzi w takim kierunku, że tu będzie na pewno kompromitacja no tak, ale wielu polityków Tak jest silne oczekiwanie, tak myślę ze strony elektoratu obecnej koalicji rządzącej, żeby jednak tym razem po raz pierwszy. Te rozliczenia zakończyły się czymś konkretnym, bo tak jak do tej pory po 1989 roku panowała zasada, że my wam nic, wy nam nic, czyli pokrzyczymy na siebie z trybuny sejmowej, pogrozimy sobie, a potem tak naprawdę nic się nie dzieje. Sam Zbigniew Ziobro, jak jeszcze zanim zaczął chorować, ale już w tej kadencji sejmu mówił, nie bądźcie fujarami, tak jak byliście w 2015 roku. Więc myśli pan, że tym razem to się wydarzy, coś poza tą kompromitacją polityczną, poza y, oskarżeniami rzucanymi w przestrzeni medialnej? Myślę, że tak, zresztą już się wydarzyło, już dwóch polityków trafiło do więzienia. No tak, ale to nie było związane z e... tym co się teraz dzieje, bo to była sprawa, która się ciągnęła od lat y, ilu? Tak, ale jednak no wielu, wielu, nikt nie miał skrupułów, trafili do tam gdzie powinni być, czyli do więzienia i gdyby nie determinacja prezydenta hobbysty Andrzeja Dudy to siedzieliby tam do dzisiaj. Także ja jestem przekonany, że, to, że tak będzie. Wiem, że jest wielu wybitnych prokuratorów, którym zależy na tym, żeby te sprawy się zakończyły aktami oskarżenia. Wiem, że jest Roman Giertych, który na pewno będzie pilnował tego, żeby wielu, wiele osób stanęło przed sądem. Także tutaj jestem spokojny. Tak będzie. No, jak sobie rozmawiamy o takich osobach, które potencjalnie mogą stanąć przed sądem, to jakoś tak przed oczami staje mi Daniel Obajtek, o którym ostatnio było głośno, bo najpierw się okazało, że Daniel Obajtek był inwigilowany jako właściwie Daniel Obajtek, chociaż bardziej był inwigilowany jego jeden z najbliższych współpracowników, pan Adam, Adam chyba Burak, ale przy okazji się nagrał pan Obajtek, a potem się okazało, że prawdopodobnie pan Obajtek też inwigilował i to nie tylko, tak jak na początku donosiły media, Polityków ówczesnej opozycji, ale także na przykład być może Jacka Sasina. No i mówi się dużo, że Daniel Obajtek też się teraz wybiera do Parlamentu Europejskiego. To, się, to jest w ogóle taka teraz kusząca destynacja, ten Parlament Europejski. Tych mandatów nie ma za dużo, a chętnych jest bardzo dużo. Um, myśli pan, że on jeszcze ma szansę jakoś się z tego wybronić i jeśli chodzi o tą. Przyszłą ewentualną karierę polityczną. Nie wiem, czy pan pamięta, przecież on był w którymś momencie typowany na następcę Mateusza Morawieckiego. To miał być nowy premier. A teraz okazuje się, że on będzie być może po prostu uciekał z kraju, żeby uniknąć odpowiedzialności. Ja już publicznie nawet przyjąłem taki zakład, że pierwszy, który trafi za kraty z tego układu władzy, to będzie dla obajtek, tak. Wydaje mi się, że powodów już jest wystar wystarczająco dużo, a, a pewnie jeszcze będzie tych powodów więcej ujawnionych. No samo zatrudnienie za pieniądze orlenu detektywa prywatnego, który. Zainwestował się... ponad milion złotych. Za milion złotych ja nie zajmował że się dwa warto... no, na, na, na pewno większość detektywów zarabia zdecydowanie mniej. No ale kto bogatemu zabroni, przecież nie płacił ze swoich, tylko z pieniędzy Orlenu, czyli z półki Skarbu Państwa, czyli tak naprawdę z pieniędzy nas wszystkich. E, e, czym się zajmował detektyw? No między innymi na przykład śledził, gdzie się udaje pan e, obecny minister, wówczas e, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Mm -hmm były zdjęcia z jakichś spotkań z obiadów i to z wszystko grilla. z grilla tak to wszystko trafiało w ręce obajtka nie wiadomo w jakim celu jedną z osób które miały być inwigilowane przez tego prywatnego detektywa jest Jacek Sasin który wtedy odpowiadał za aktywa państwowe, czyli był jakby takim strukturalnie przełożonym resortowym obajtka no wszystko to wygląda już na gotowy materiał na zarzuty karne, a przecież to dopiero początek. My się dopiero dowiadujemy o, o, o tych najważniejszych rzeczach. A najważniejsze rzeczy to jest sprzedaż rafinerii, części rafinerii Lotos oraz sprzedaż najlepszych stacji lotosu grupie MOL, Do, przypomnijmy grupie węgierskiej. Na początku oni nam tłumaczyli, że sprzedają wyłącznie te stacje benzynowe, które są w kiepskich miejscach, jakieś takie niszowe, niepotrzebne w zasadzie. Dzisiaj, jak jeździmy po Polsce, ja dużo jeżdżę, no to widzimy, jakie stacje zostały sprzedane. To są naprawdę kluczowe stacje. Najlepsze lokalizacje, jakie były, zostały sprzedane Węgrom. To też jest materiał na, na bardzo poważne śledztwo prokuratorskie, ponieważ no, sieć dystrybucji paliw jest też elementem strategicznym państwa. Jeżeli pozbawia się spółkę, skarbu państwa, tak ważnych rzeczy, no to trzeba zadać sobie pytanie po pierwsze, po co Obajtek to robił? Po drugie, czy to się tej spółce rzeczywiście opłacało? A odważyłby się Pan spróbować postawić jakąś diagnozę, po co to robił? Dlaczego? No, zawsze powinno się patrzeć, kto na tym zyskał. Nie wiadomo, o co Zyskali chodzi, chodzi o na pewno opinię, w Węgrzy. Z całą pewnością, no bo Mol zyskał sieć bardzo dobrych stacji na terenie Polski. Polska jest dobrym rynkiem dla, dla Mola. Kto zyskał na sprzedaży rafinerii, zyskał oczywiście koncern Aramco Arabski. I to jest taka najbardziej prosta wiedza, ale. Jak popatrzymy na geopolitykę, jak popatrzymy na to, komu sprzyja, sprzyja, sprzyjają władze w Arabii Saudyjskiej, komu sprzyjają władze na Węgrzech, no to można zacząć zadawać poważniejsze pytania. Tak? Dlaczego? Ten Obajtek, ten prezes największego polskiego koncernu zechciał robić interesy akurat w tym re regionie. Dlaczego, dlaczego akurat wybrał sobie takie państwa, no, dlaczego? a nie inne? Oczywiście Czemu... my tutaj sobie tak dywagujemy, ale dlaczego pana zdaniem? No, nie chcę dawać Obajtkowi łatwego <laughs> żeru i, i procesować się z nim latami. Każdy chyba wie, że, że takie decyzje mają zawsze wydźwięk geopolityczny. To nie są wyłącznie decyzje tylko biznesowe. Za tym zawsze się kryje polska racja stanu albo obca racja stanu. Ja polska polskiej, tutaj, polskiej, polskiej racji stanu nie racji widzę w tym i te wszystkie bajania o tym, że to zrobiono po to, żeby zapewnić nam stałe dostawy ropy naftowej i gazu z Arabii Saudyjskiej, to są bajania, bo to nie ma na to żadnych dowodów, nie potwierdziło się to w rzeczywistości, więc obajtek musi sobie przygotować jakąś inną bajkę która będzie to, to uzasadniała, bo ta bajka się nie sprawdza. Również bajka o tym, że to Unia Europejska wymusiła tego typu rozwiązania, to jest tylko bajka, bo Unia nie kazała nikomu łączyć lotosu z Orlenem, a gdyby do tej fuzji nie doszło, to nie trzeba by było sprzedawać części majątku, majątku lotosu. W związku z tym to jest odwracanie sprawy tak? to jest przestawianie z, z nogi na, na głowę tego tematu bo obajtek brnął do tego połączenia dwóch spółek państwowych w niewiadomym celu, celu zupełnie irracjonalnym, albo ambicjonalnym, albo godnościowym, ale na pewno nie, nie mającym nic wspólnego z polską racją stanu, a efektem tego było to, że obce państwa, niekoniecznie sprzyjające Polsce, na tym zrobiły niezły interes. No i teraz myśli Pan, że Daniel Obajtek będzie próbował, tak jak się mówi, podobno ma to miejsce na listach do Parlamentu Europejskiego mm, pewne, chociaż wiadomo jak to jest, nic nie jest pewne w polityce. Myśli Pan, że będzie chciał um, schować się w Parlamencie Europejskim, co jest mało skuteczne, bo immunitet w Parlamencie Europejskim zdejmuje się łatwiej niż w Parlamencie Polskim. Czy Pana zdaniem będzie na przykład próbował gdzieś jeszcze dalej się przemieścić, gdzie na przykład już nie jest tak łatwo człowieka ściągnąć z powrotem do ojczyzny. No, takim hasłem przewodnim staje się Dominikana, tak? Dla wielu, wielu ludzi, którzy próbują się ukryć przed naszym wymiarem no, na sprawiedliwości. No Pan myślę, że ma środki A, na to, żeby sobie zakupić przyjemne lokum. Natomiast to, że tam idą tacy właśnie ludzie, Kurski, Kamiński, Wąsik, Obajtek, czyli ludzie, którzy już czują, ciepły oddech prokuratora na karku, to świadczy o tym, że oczywiście oni liczą na ten immunitet. Liczą też na to, że te partie, które dzisiaj nie mają przewagi w Parlamencie Europejskim, mogą taką przewagę zyskać albo mogą dojść do tak poważnej ilości głosów, że będą w stanie te ich immunitety obronić. Także nie, z obecnej sytuacji nie wyciągajmy od razu wniosków na sytuację przyszłą, która jest mhm. niepewna. My nie wiemy jak duże poparcie zdobędą proputiniści w parlamencie europejskim. AFD rośnie w siłę, Marine Le Pen rośnie w siłę, Salvini rośnie w siłę, a to byłaby dla takich właśnie ludzi jak Obajtek dobra wiadomość, tak? bo pewnie broniliby ich immunitetów. To teraz na chwilę oddam głos naszym widzom. Dostaliśmy super naklejki od Cezarego Zielińskiego, od Rose T i od Jacka Konradskiego. Bardzo Państwu dziękujemy. Nasza stała widzka Anna Ansant. Pisze, że zaprosiłam świetnego gościa, bardzo ceni bardzo Andrzeja Rozenka. Ja też bardzo cenię Andrzeja Rozenka. I pytanie panią Annę ciekawi, co Pan myśli na temat Rosjan atakujących Rosję? Czy to prawdziwe doniesienia? Tak, jest, jest batalion rosyjski. A on w ogóle cokolwiek jest w stanie Walczący mieć? po stronie Ukrainy? Nie, no to, to jest niewielka siła militarna, duża siła propagandowa. To są ludzie, którzy naprawdę wszystko ryzykują. Mówiąc wszystko, mam na myśli również los swoich rodzin, mhm. swoich najbliższych. Także jestem pełen szacunku w ogóle dla wszystkich ludzi, którzy, którzy walczą po stronie ukraińskiej. No. To oczywiście losów wojny nie zmieni, ale jest to asumpt do tego, żeby mówić, że jednak są Rosjanie przyzwoici tak? i oni stanęli po stronie, po stronie tego, który został napadnięty. Agnieszka Wolska, bardzo serdecznie pozdrawia pana Rozenka, bardzo, bardzo pana szanuje. Magdalena Anton, to chyba jest retoryczne pytanie Pani Magdaleno, bo Pani Magdalena pyta, czym właściwie zajmował się Jarosław Kaczyński jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. No nie, to, to nie jest takie retoryczne pytanie, dlatego że jemu sztab ludzi napisał bardzo dużą ustawę. Ustawę o broni ojczyzny. Mhm. To jest taka ustawa, która postalała różnego rodzaju ustawy dotyczące obronności państwa. Ona de facto była potrzebna i nie jest to straszny gniot legislacyjny, jest po prostu niedoskonała, zawiera parę luk bardzo istotnych i, i wymaga poprawy. Ale to było takie dzieło, które Kaczyński pokazał, jakby chciał udowodnić tym, tą bardzo dużą ustawą, że, że po to właśnie przyszedł do rządu. My wiemy, że on oczywiście tej ustawy nie napisał, że to legislatorzy napisali, no ale formalnie jest podpisane, że to jest dzieło Jarosława Kaczyńskiego, więc on będzie się tak tłumaczył, że poszedł do tego rządu, tutaj ja uregulować te sprawy. No, to dla historii chyba tak, mhm. bardziej niż dla nas yy, takie się rzeczy robi. On w ogóle, wydaje mi się, bardzo często się kieruje. Nie sytuacją bieżącą, tylko tym, jak będzie potem zapamiętany w historii, bo on kiedyś nie no ma. Zdradził... być zapamiętany jako emerytorowany no właśnie, bawca tak. narodu, co chyba jednak się nie uda. Słynny cytat dla, z wywiadu dla pani redaktor Torańskiej. Mhm. No pewnie, że się nie uda, tylko że on ma swoje wizje, tak? On ma sw swoje przekonania i marzenia, i starał się te marzenia zrealizować. Zarażając tymi marzeniami zresztą sporą część polskiego społeczeństwa, bo ta cała polityka, którą ja nazywam polityką narodowo-populistyczną, ale można też znacznie łagodniej powiedzieć, że tak zwaną godnościową, ona się wywodziła z różnego rodzaju marzeń, fantazji, chęci pana prezesa. Jego w ogóle nie interesowało to, że to jest z daleka zupełnie od polskiej racji stanu, od interesu narodowego i tak dalej. Jego interesowało jego własne ego, to jak on zostanie zapamiętany, właśnie jako ten wódz narodu. Chciał być wodzem narodu. Na szczęście, na szczęście zostało to uniemożliwione, bo bylibyśmy naprawdę to w to głębokiej niedobrego. Tak, lat był wodzem narodu. E, pra, o, o mało co wodzem narodu na szczęście, bo prawdziwy wódz to taki, który jest w stanie absolutnie wszystko w państwie zmieniać pod, na swoją modłę. Tu jednak Byliśmy całkiem blisko. Parę sytuacji. mechanizmów zadziałało. Na szczęście stanęli w obronie demokracji fantastyczni ludzie, tacy jak sędziowie, prokuratorzy. Obywatele RP, kobiety pod wodzą Marty Lempart i tak dalej. I ci wszyscy ludzie uratowali nam Polskę. I ja myślę, że o nich trzeba by porozmawiać i zastanawiać się, jak ich zapisać na kartach historii, a o Kaczyńskim jak najszybciej zapomnieć, bo to jest wstyd, wstydliwa karta polskiej demokracji. Wspomniał Pan o kobietach. Prezydent Andrzej Duda przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych udzielił wywiadów, między innymi udzielił wywiadu dla TVN24 i tam został zapytany przy tej okazji o ustawy i teraz tak mówi się tak w przestrzeni publicznej ustawy światopoglądowe ja sprzeciwiam się tej narracji bo uważam że kwestia zdrowia kobiet nie jest czymś światopoglądowym tylko jest po prostu kwestią zdrowia Życia i śmierci, i wkładanie tego do woreczka jakiegoś światopoglądu, który od razu tworzy takie wrażenie, że to jest jakiś taki właściwie wymysł, że tam ktoś sobie coś wymyślił, dobra, zrobimy jak będzie czas, ale nigdy nie ma na to dobrego momentu. W każdym razie został zapytany o to, czy podpisze ustawę. To zacznijmy od rzeczy lżejszej, czyli został zapytany o to przez Marcina Wronę, czy podpisze ustawę dotyczącą tak zwanej pigułki dzień po, czyli antykoncepcji awaryjnej, która. Przeszła już przez Sejm i ma być ta antykoncepcja awaryjna dostępna bez recepty od 15 roku życia, czyli to warto podkreślić od tego wieku, w którym w Polsce uprawianie seksu nie jest przestępstwem. No i prezydent nie podpisze, oczywiście. Mówił już to kilka razy wcześniej, że on nie podpisze, że to jest bomba hormonalna, że przecież nie pozwalamy niepełnoletnim dziewczynkom chodzić do solarium ani pić napojów energetycznych, więc tym bardziej on nie, nie widzi potrzeby, żeby mogły bez recepty zażywać antykoncepcję awaryjną. A wczoraj dodał jeszcze kolejny wspaniały argument, że taka dziewczynka kupi sobie pigułkę i na wszelki wypadek zażyje pięć na raz. I dlatego on nie podpisze tej ustawy. Jest takie powiedzenie, że każdy myśli podług siebie i to chyba tu wyszło bardzo wyraźnie. Pan prezydent chyba tak właśnie się zachowuje na co dzień i myśli, że inni też się tak zachowują. Ale jakby tak abstrahować na chwilę od prezydenta hobbysty, który jest interesującym przypadkiem polityczno-psychologicznym, ale jednak bym na chwileczkę się oddalił, żeby spojrzeć z góry. Czym się różni świat Zachodu od świata Wschodu, czyli tego, z którym w tej chwili zmagamy się, Ukraińcy się zmagają walcząc, a my się zmagamy w, w, taki, w takiej postaci wojny hybrydowej na razie? Ten świat Wschodu nie uznaje praw człowieka. I te sprawy, o których pani redaktor mówi, to, to nie są żadne sprawy światopoglądowe, to są po prostu prawa człowieka. Dlaczego te prawa człowieka są tak ważne? Dlatego, że one nam dają wolność. Nam, każdemu obywatelowi dają wolność. I my, obywatele Zachodu, jesteśmy znacznie bardziej wolnymi ludźmi niż ci ludzie, którzy są obywatelami wschodu. I to jest ta zasadnicza różnica. I już wracam do prezydenta hobbisty. Prezydent hobbista, Andrzej Duda, jest yy, mentalnie człowiekiem wschodu. On nie uznaje praw człowieka. On uważa, że władza powinna decydować o naszym losie. O tym, jakie pigułki łykamy, o tym, co robimy ze swoim zdrowiem, ze swoim brzuchem. Ale dużo powiedzieć, że chodzi o kobiety, bo na przykład jeśli chodzi o to, ile pigułek może mężczyzna, na przykład wiagry, zażyć naraz, pan prezydent się tutaj nad tym nie pochyla, że może na wszelki wypadek pan zażyć pięć naraz i zrobić sobie krzywdę. Pozornie chodzi o, o kobiety, dlatego że w, w przypadku kobiet to najbardziej wychodzi na, na jaw, tak? bo jeszcze dochodzą różnego rodzaju. Myślę, że jakieś natury psychologicznej, kompleksy pana prezydenta i całego tego środowiska mocno konserwatywnego, ale tak naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, chodzi generalnie o prawa człowieka. My, jako Zachód, szanujemy prawa człowieka, mało tego ustanawiamy, coraz nowe prawa człowieka. Poszerzamy jakby ten, ten obszar wolności, staramy się to robić, walczymy o to. Na wschodzie jest to nie do pomyślenia. W kraju Putina nikt nie ma żadnych praw, tak naprawdę. Te prawa są iluzoryczne. One funkcjonują, dopóki ktoś z góry nie uprze się na kogoś, nie zechce go wsadzić do więzienia, wysłać na roboty do jakiegoś gułagu i tak dalej. Tym się różnimy. I to Kaczyński próbował przez 8 lat zepsuć. Dlatego tak bardzo zależało mu na tym, żeby zniszczyć wymiar sprawiedliwości, żeby te prawa człowieka przestały być bronione. Bo w momencie, kiedy ludzie tracą prawa człowieka, stają się trochę bezwolnymi uczestnikami życia społecznego, nie mają już tak naprawdę żadnych instrumentów do tego, żeby władzy się przeciwstawić. I o to chodziło. No i Duda jest po prostu wykonawcą tej woli. On pra prawdopodobnie nawet nie do końca to rozumie. tak Myślę, bardzo, że tego nie do końca rozumie. Bidowie... Tam nie, nie, nie czuję jakiejś głębszej refleksji. Nasi widzowie podpowiadają, że pigułka jest dosyć droga. Tak, no z, te, z tego co się orientuje, taka antykoncepcja awaryjna kosztuje ponad 100 zł, więc też jakoś trudno mi sobie wyobrazić i, i sprzedawane są w opakowaniu po jedną, po jednej pigułce w opakowaniu, więc trudno mi sobie wyobrazić piętnastolatkę, która nagle wydaje 500 zł w aptece, żeby sobie kupić pięć Pigułek i zażyć wszystkie naraz. Zresztą też nie wydaje mi się, żeby polskie nastolatki miały być dużo głupsze niż niemieckie, czy francuskie, Ale, czy brytyjskie, czy czeskie, czy czeskie, czy czeskie gdzie ta antykoncepcja tak jest po prostu dostępna. W I katolickim kraju, jakim jest Chorwacja, nie ma żadnego problemu, żeby kupić pigułkę dzień po naprawdę. Jest w każdej aptece i każdy może ją kupić. Jeżdżę często do Chorwacji, rozmawiam tam z ludźmi, nie słyszałem o tym, żeby był jakikolwiek problem z tym. Nie ma takiego problemu. Zresztą był czas, dwa lata chyba, jeśli dobrze pamiętam w Polsce, kiedy ta antykoncepcja awaryjna tak, była nie dostępna nie bez recepty i nic się wtedy nie działo. Jakoś polskie kobiety rybowo nie łykały tych pigułek. Ły, łykanie po pięć i różne te inne argumenty pana prezydenta są. Tylko wymówką. No dobrze, ale pan prezydent został też zapytany o aborcję, to znaczy, czy podpisze ustawę liberalizującą prawo aborcyjne. Yy, powiedział, że on stoi na stanowisku, że broni życia. Yy, aborcja jest pozbawieniem życia małego człowieka. Jeśli ktoś żąda aborcji, to żąda prawa do zabijania. To są słowa pana prezydenta. Yy, no więc pan prezydent jest przeciwny. I teraz czy, to wiemy, to, to jakby jest, to nie jest zaskoczenie, że pan prezydent mówi, że nie podpisze. Pytany o referendum, też mówi, że referendum nie. Powinno dotyczyć spraw życia i śmierci. No i teraz w kontekście tych słów prezydenta cofamy się o tydzień, czyli do momentu, kiedy miały ustawy aborcyjne być procedowane w Sejmie, ustawy zmieniające prawo dotyczące aborcji i nie były procedowane, bo Szymon Hołownia zdecydował, że należy to zrobić po pierwszej turze wyborów samorządowych, czyli 11 kwietnia, tłumacząc między innymi, że teraz ta atmosfera wyborcza, Byłaby na tyle gorąca, że mogłoby się okazać, że te one wszystkie odpadną. No i teraz zastanawiam się, czy właściwie jest sens procedowania. To jest trochę podchwitywe pytanie, oczywiście, które zadaję, bo mam swoją <grych> teorię na ten temat, swoje zdanie, ale czy jest sens procedowania tych ustaw na szybko, skoro i tak na końcu, drogi, jest pan prezydent, który mówi już teraz dzisiaj, że on liberalizacji prawa aborcyjnego nie poprze? Myślę, że jest sens, chociaż trzeba też uświadamiać wszystkich. Że prezydent tego nie podpisze i że przejście przez Sejm i Senat tego typu ustaw niczego nie zagwarantuje, żeby nie było potem rozczarowania. Prezydent hobbista będzie nam jeszcze towarzyszył 400 dni i przez te 400 dni na pewno się nic w sensie prawnym tutaj nie zmieni. Ale to nie znaczy, że, że trzeba gdzieś odkładać ten temat. Być może trzeba przeprocedować to przez Sejm przez senat yy, i z, b, zrobić sprawdzam tak zapytać yy, yy, prezydenta no i co ty na to tak yy, po to chociażby żeby postawić kropkę nad i, i udowodnić ludziom kim tak naprawdę jest Andrzej Duda yy, ja też mam tego typu dylemat w zupełnie innej sprawie w sprawie dotyczącej emerytów mundurowych yy. Cała koalicja 15 października umówiła się na to, że ustawa represyjna zostanie cofnięta i że emerytom mundurowym emerytury zostaną zwrócone. Są gotowe projekty ustaw, które przywracają te emerytury, no ale też wiemy, że prezydent tego nie podpisze. I teraz jest dylemat taki, czy procedować to mimo to, czy nie procedować. To jest bardzo trudne, no, ale dlatego że... Z tego wynikało, że właściwie można by zawiesić działalność Sejmu na jakiś czas, bo większość, nie większość, ale duża część z ustaw obietnic wyborczych jest wbrew woli prezydenta i na końcu drogi zawsze prezydent powie nie. A w ogóle no. to wysyłam do Trybunału Julii Przyłębskiej, tak jak wszystko wysyłam, bo było procedowane bez udziału Macieja Wąsika no i Marysza właśnie. Kamiskiego. To słyszeliśmy i rzeczywiście to jest pytanie, czy, czy w ogóle teraz cokolwiek ma sens. No jednak ma, jednak Sejm powinien działać i Senat powinien działać tak, zakładając dobrą wolę prezydenta, mimo że wiemy, że tej dobrej woli się nie ma co spodziewać, no ale jednak te instytucje powinny, powinny pracować, bo przecież nie ogłoszą wakacji na 400 dni. Stąd nie bardzo rozumiem pomysł odwlekania tego, natomiast niektóre z argumentów Szymona Hołowni do mnie trafiły. Bo gdyby, gdyby się okazało rzeczywiście, że nie ma większości do tego, żeby te dwa projekty, bo o dwa chodziło, trafiły do komisji, no to rzeczywiście stałaby się krzywda dla tych projektów. I tu za zakładam, że, że Hołownia mówi prawdę i że rzeczywiście nie było takiej większości. Chociaż Lewica, bo to był zarzut taki, że Lewica utrąci projekt trzeciej drogi, uh -huh. który zakłada powrót właściwie do tego technologii kompromisu. Projekt trzeciej drogi trafia od razu do komisji, tak. bo tam nie ma zmian kodeksowych. Nie ma zmian kodeksowych, zmiany kodeksowe są w projektach Koalicji Obywatelskiej i, i Lewicy, tak. które są dosyć zbieżne, tam różnią się szczegółami, ale są podobne i myśli Pan, że faktycznie było ryzyko, że te projekty mogą nie przejść? To znaczy nie będzie Ech. większości tak naprawdę gdzie w trzeciej drodze, no, no. bo... Gdzie tej... Zakładam dobrą wolę marszałka Hołowni. I zakładając, że nie oszukuje nas, tylko mówi prawdę, no to jakieś konsultacje w tej sprawie przeprowadził. Jeżeli rzeczywiście z tych konsultacji wyszło mu, że nie ma większości, no to może lepiej było to rzeczywiście na chwilę odłożyć i tą, tą większość, większość zebrać. Czyli ustalić wewnątrz koalicji 15 października, że wszystkie cztery projekty trafiają do komisji, chociaż tyle. Nie myśli pan, I ten ten argument jest dla mnie przekonujący, chociaż nie rozumiem nadal, dlaczego ma to aż tyle trwać. W ogóle nie rozumiem, dlaczego koalicja 15 października wcześniej na ten temat się nie porozumiała i nie ustaliła tak podstawowych, brzegowych warunków dla funkcjonowania tego tematu. No to tak? był jeden z głównych postulatów, no właśnie. to po strajkach w 2020 roku, po wyroku pseudotrybunału, odbyły się te największe protesty w historii Polski po 89 roku. Roku i po tych protestach po raz pierwszy w sondażach Prawa i Sprawiedliwości było takie tąpnięcie, po którym już. Prawo i sprawiedliwość nie wróciło do tych wyników sprzed strajku. Ja się zastanawiam, czy to nie jest jednak kwestia kampanii samorządowej. To znaczy, z jednej strony, lewica, która musi w jakiś sposób pokazać swoją niezależność po tym, jak się okazało, że nie będzie w wyborach samorządowych miała wspólnych list z koalicją obywatelską, a po drugie, trzecia droga, której co prawda sondaże pokazują, że elektorat jest dużo mniej konserwatywny niż sami przedstawiciele, ale tam są na przykład proporcje. Którzy będą w niedzielę przed wyborami mówić na kogo głosować. Są te struktury PSL-u dosyć konserwatywne, z którymi musi się liczyć Szymon Hołownia w trakcie tych wyborów. I czy to nie jest znowu tak, że postulat ważny dla kobiet jest składany na ołtarzu, no teraz nie jest dobry moment, bo zaszkodzi nam to w kampanii? Myślę, że większościowo to jest ta właśnie argumentacja. Tak? Ja wyłowiłem tylko z tego, co Szymon Hołownia mówił, pewien element, który mnie akurat przekonał, reszta mnie w ogóle nie przekonuje. I uważam, że tu chodzi o grę, która ma służyć temu, żeby proboszcz konkretną osobę lub konkretną formację poparł z no tak, bo tu bo to, tylko to, bo, to, bo to może nic. chodzić. W niedzielę tak? proboszcz nie powie, po przyjdzie bo kandydata tak naprawdę... trzeciej drogi, mimo że jest działaczem PSL-u, którego znamy no, od no lat, dokładnie. ale Szymon Hołownia jest wstrętnym aborcjonistą. Jakie siły tutaj działają? No, no, z jednej strony działają siły kobiece ogromne siły ponad 70% społeczeństwa jest za tym, żeby zliberalizować ustawę aborcyjną. No a z drugiej strony, tym największym przeciwnikiem tego jest Kościół. I Kościół nie stracił swojej siły politycznej, nadal jest bardzo silną organizacją, która wpływa na, na wynik wyborów. Kościół będzie na pewno w tych wyborach samorządowych uczestniczył, tak jak uczestniczy we wszystkich wyborach od 30 lat. Krótko mówiąc, proboszcz będzie mówił zambony, na kogo owieczki mają głosować, a na kogo mają nie, I nie głosować. Nie głosują, mimo że są dość Różnie to bywa, tak? Już na, już nie są na tak szczęście, Na szczęście jest y, ten głos coraz rzadziej słuchany, ale jednak jest. I myślę, że to taka kalkulacja polityczna stała za, za tymi ruchami y, trzeciej drogi. Co bardzo źle świadczy o, o tej części polityków, którzy w ten sposób pojmują uprawianie polityki, dlatego, że w świeckim państwie Kościół powinien być trzymany jak najdalej od, od polityki. Um, oczywiście Kościół ma prawo wypowiadać się na temat życia, śmierci, wszystkich tych rzeczy, na, na temat których się wypowiada, ale nie ma prawa wskazywać nikomu, na kogo ma głosować. A to się niestety regularnie odbywa, i z tego pazernie korzystają niektórzy politycy. Najczęściej korzystali z tego politycy PiSu, no ale widzę, że tutaj kolejka do, do, te, do, do, do poparcia ze strony Kościoła jest dłuższa, co jest smutne, bo, bo to źle wróży przyszłości Polski. Dostaliśmy naklejki od Dareckiego, też naszego stałego widza, pozdrawiamy serdecznie, od Agaty Nemesis. Marta Markowska dopytuje, co z aborcją. Myślę, że już na to pytanie odpowiedzieliśmy. Agnodar, który nas serdecznie pozdrawia, my też pana Agnodara pozdrawiamy. Magdalena Anton pyta, ciekawe, czy prezydent ponownie zapewnił Bidena, że USA i Polska są friends in Dick. No to taka mała odpowiedź. Ale mnie bardziej interesuje, co, czy, czy prezydent hobbista coś powiedział na temat fortu Trump, no, ale który miał właśnie, być w Polsce bo... no, 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 no To jest pytanie bardzo ciekawe, ponieważ wiemy doskonale, że prezydent Andrzej Duda... Yy jakby to powiedzieć delikatnie, no, z dużą sympatią spogląda w kierunku Donalda Trumpa, a pojechał teraz na zaproszenie, poleciał na zaproszenie Joe Bidena, który zapewne doskonale pamięta to, co się działo po wyborach, czyli tą zwłokę w gratulacjach i cały czas właściwie wszyscy tu byli przygotowani, obóz władzy i prezydent na to, że będzie kolejnym prezydentem Donald Trump i to rozczarowanie, że to nie jest Donald Trump wybrzmiało bardzo głośno. Myśli pan, że to, że właściwie jak takie rozmowy w tym kontekście mogły przebiegać? Chodzi mi o rozmowy prezydent-prezydent, nie, nie premier, bo premier też sobie pozwolił na pewną uszczypliwość, mówiąc, że wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich dała też nadzieję Polsce, a przecież wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Obóz, z którego Andrzej Duda się wywodzi. No bardzo mądre stwierdzenie Donalda Tuska, dlatego że bez Bidena nie byłoby tak naprawdę tego wszystkiego, co potem się wydarzyło. Ja myślę, że na pewnym poziomie dyplomacji, ten najwyższy stopień dyplomacji to, to są takie kraje właśnie jak Stany Zjednoczone, nikt takich małostkowych rzeczy nie wyciąga i nikt tam nie, ludzie nie wypominał, że się zachował głupawo przez, przez ileś tam lat to nikogo, nikomu by nic nie dało. Tak? Stany Zjednoczone mają swoje interesy i swoje powody do tego, żeby zapraszać dwóch najważniejszych polityków z Polski do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że te powody są bardzo poważne i wynikają ze z sytuacji to, globalnej. To jest kolejne pytanie, które chciałem. Panu a zadania. to, że akurat taki, a nie inny człowiek jest na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. A na ile wiążące te rozmowy, zaraz przejdziemy do ewentualnych powodów tych rozmów, będą w listopadzie, kiedy może się okazać, że kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie ponownie Donald Trump? Co jest Niestety dość prawdopodobne. To czarny scenariusz. Wiemy już, że Donald Trump jest człowiekiem, na którym nie można polegać, wbrew temu, co mówi Duda. Duda mówi, że Donald Trump przestrzega, spełnia swoje obietnice, co brzmi dość niepokojąco, jeśli ta obietnica brzmi, nie będziemy przestrzegać artykułu 5. Nienawiść Trumpa do Bidena jest ogromna, gigantyczna i daleko wykracza, wykracza poza jakiekolwiek standardy polityczne. Więc nie sądzę, żeby cokolwiek, co powiedział dzisiaj Biden, było dotrzymane przez Trumpa. No ale to jest tak czarny scenariusz, że nawet strach o nim myśleć, tak? bo wybory. ale prawdopodobne. No wskazują, że raczej póki co sondaże w Stanach wskazują na przewagę Donalda Trumpa. Konsekwencje dla Europy mogą być tragiczne, opłakane tego typu wyborów. Co smutne. Czy może, może zastanawiające akurat obywatele Stanów Zjednoczonych najpóźniej odczują, jak złego wyboru dokonali, jeżeli rzeczywiście wybierą Donalda Trumpa? No, my, my, my odczujemy piersi. Tak? I to, to, to naprawdę nie chcę tutaj żadnych czarnych wizji kreować, ale to może być decydujący, przełomowy moment dla losów całego świata. I mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No i. To prowokuje moje kolejne pytanie, bo oczywiście oficjalnym powodem wizyty premiera Tuska i prezydenta Dudy w Stanach jest 25-lecie Polski w NATO. No Ale dochodzą zakupy broni, dochodzi nagle zwołany szczyt trójkątta wejmarskiego w piątek. Czy to oznacza, że pod przykrywką no, takiej dyplomacji, rocznica, spotykamy się, jest fajnie, może się dziać coś dużo poważniejszego? Myślę, że każdy, kto obserwuje ruchy naszej dyplomacji widzi, że coś się złego dzieje, dlatego że tak intensywnej pracy dyplomatycznej, jak przez ostatnie 100 dni, ja nie pamiętam przez ostatnie 30 lat, i Grupa Wyszehradzka, i Trójkąt Weimarski, i liczne podróże Radosława Sikorskiego, podróże... Donalda Tusk'a, wyjazd do Stanów Zjednoczonych, za chwilę ponowne spotkanie mm -hmm. w trójkącie wajmarskim, no dzieje się, naprawdę się dzieje. Nie o wszystkim możemy wiedzieć i nie o wszystkim powinniśmy wiedzieć, ale wyraźnie widać, że tempo tych działań dyplomatycznych jest Zupełnie wyjątkowe. Zupełnie. Ale dzieje się, jeśli mówimy o naszej szerokości geograficznej, to jeśli mówi Pan dzieje się, no to wiadomo, że chodzi o to, co się dzieje na wschodzie. Myśli Pan, że faktycznie państwa NATO, zwłaszcza ta flanka wschodnia, poważnie obawiają się, że Putin może pójść dalej niż Ukraina? Czy ja myślę, że to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że wszyscy nie wyciągają wniosków z historii. Mhm. Jest liczna grupa polityków, tych mądrzejszych, którzy starają się wnioski z historii wyciągać. I gdyby państwa zachodu w odpowiednim momencie zareagowały na panoszenie się hitleryzmu w Europie, to udałoby się uniknąć wojny, która kosztowała nas kilkadziesiąt milionów ofiar. I być może naprawdę za mało wiemy, żeby tutaj zbyt szczegółowo gdybać, ale przypuszczam, że, że jest to po prostu pewnego rodzaju próba przeciwdziałania najgorszym czarnym scenariuszom, które no niestety zawisły nad Europą. Większość wojen tych najkrwawszych zaczynała się w Europie i, i powodowała straty dla całego świata. Nikt nie chce powtórki z tego naprawdę nikt a to co się rodzi za, za naszą czy urodziło za naszą wschodnią granicą jest realnym poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego już nawet niebezpieczeństwa Europy i dobrze że ktoś próbuje przeciwdziałać widać zresztą kolosalną różnicę między tym co mieliśmy przez ostatnie 8 lat w Polsce czyli taką Pseudodyplomację taką dyplomację z trusią, musku, musku, Nie, ale mieliśmy, tak naprawdę głowy w piasek tak, i, i udajemy, że się Konferencje na tak. tle wozów bojowych i granice ministra Błaszczaka, no, 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 który to, to ubierał się takie zielone Bardzo mi to przypomina 1937-1938 rok w Polsce. A na szczęście teraz mamy Realpolitik, powrót do prawdziwej dyplomacji. Mamy Radka Sikorskiego, który naprawdę jest wytrawnym dyplomatą i umie to robić. Mamy Przede wszystkim Donalda Tuska, który już jest mężem stanu nie tylko polskim, ale europejskim. I okazuje się, że polityka podobnego formatu nie ma w całej Europie. I to jest nasze szczęście. Naszym nieszczęściem jest to, że bardzo dynamicznie sytuacja się toczy na wschodzie. Rosja przestawiła się na gospodarkę wojenną, produkuje coraz więcej. No a Europa nadal, jakby trochę przysypia, i trzeba tą Europą potrząsnąć. Myślę, że to jest ten plan minimum, tak? Uruchomić tutaj nasze rezerwy, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Ale myśli pan, jeszcze zostając w tym temacie, że gdyby spełnił się ten czarny, choć prawdopodobny scenariusz, że w listopadzie prezydentem Stanów zostaje Donald Trump i właściwie nie wiadomo, co on wtedy zrobi, czy on już mówił, że on już wyprowadzi Stany z NATO, właściwie go nie interesuje, co się dzieje w Europie i tak dalej, to Europa bez Stanów Zjednoczonych jest w stanie sobie poradzić? Dzisiaj? Tak. Nie. Ale jeżeli przepracujemy ciężko najbliższy rok, dwa lata, to będziemy w stanie I myślę sobie I Znaczy, że jesteśmy teraz na, takim, na takiej ścieżce, że tak to ujmę, żeby to rzeczywiście przepracować? Czy w Europie jest ta świadomość? Przed Brexitem e, Unia Europejska była najsilniejszym gospodarczo organizmem na świecie. E, oczywiście Brexit nam tutaj sporo zepsuł. No ale Wielka Brytania, e, ale która opuściła Unię, nie opuściła NATO. Nadal jesteśmy silnym organizmem jako Europa. I nadal jesteśmy w stanie bardzo szybko przestawić się na tryby gospodarki wojennej. Ale myśli Pan o takiej klasycznej wojnie lądowej, czy myśli Pan o wojnie hybrydowej? Jedno nie wyklucza drugiego, wojna hybrydowa zazwyczaj przekształca się w klasyczną wojnę, wojnę konwencjonalną. Donald Tusk powiedział, że żyjemy w czasach przedwojennych ja bym bardzo poważnie potraktował te słowa, bo to są słowa człowieka, który ma znacznie większą wiedzę niż my. dostaje raporty, rozmawia z najważniejszymi ludźmi na świecie i wie w jakim kierunku to wszystko zmierza. I teraz no jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie na przykład uruchomić produkcję amunicji. No jesteśmy w stanie, tylko to wymaga decyzji politycznych, wymaga pieniędzy, wymaga pewnego Prężenia się gospodarki europejskiej i jesteśmy w stanie to zrobić, tylko ktoś musi dać ten sygnał, tak robimy. Ale czasy się zmieniły, nie żyjemy w czasach pokoju, musimy zacząć produkować dużą ilość amunicji, bo brakuje na przykład amunicji 155 mm, która służy do, do haubic, do, do armat, yy, czyli do artylerii, która jest w tej chwili nadal bogiem wojny. I Po, po starciu w Ukrainie widać, że, że ta artyleria jest niezbędna, żeby wygrywać wojnę. To jest tylko przykład. Tak? Dostaliśmy obietnicę z prawie 100 znakomitych śmigłowców szturmowych Apache amerykańskich. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Przypominam tylko, że pierwszą decyzją ministra Macierewicza było uwalenie kontraktu na śmigłowce francuskie. No, ale decyzje Transportowe, de de prawda, decyzje ale Decyzję Antoniego Macierewicza ciekawie zawsze um, interpretuje Tomasz Piątek, który to tam to zupełnie. Robi, tak. In, innych przyczyn tego dlaczego nie Ale to nie tylko to może być tak, no. Przypomnę wybitny wywiad z generałem Pytlem, który powiedział, że Rosja już tu jest. I, I te słowa też należy sobie wziąć głęboko do serca, rozważając między innymi odpowiedzialność również karną ludzi, którzy przez ostatnie 8 lat mieli dbać o nasze bezpieczeństwo, a de facto o to bezpieczeństwo nie, nie dbali. Chociaż oczywiście w, w, w warstwie propagandowej w tak zwanym, było wszystko. Było wszystko i były czołgi wjeżdżające wirtualnie do tak, studiów TVP i, i były defilady i były zdjęcia i były mundury. A propos bezpieczeństwa okazało się, że yy, powrót prezydenta Andrzeja Dudy ze Stanów do Polski się nieco opóźni, ponieważ była jakaś usterka w samolocie Kacper Kamiński na Twitterze pisze, niedopuszczalne jest, że samolot prezydencki uległ awarii. Potrzebne będzie szczegółowe śledztwo, aby odpowiedzieć na pytanie, czy to zaniedbania rządu Tuska i brak skutecznych środków bezpieczeństwa doprowadziły do tego incydentu. No, chyba zbyt mocne słowa, dlatego że to rząd pisowski wymienił akurat flotę samolotów vip na dosyć dobre samoloty. Kacper Kamiński, to warto przypomnieć, to jest syn Mariusza Kamińskiego, no tak, którego ten, już który wspominaliśmy w naszej rozmowie. W Banku Światowym dorabiał tak. sobie. tak. No to pisowcy wymienili zresztą słusznie flotę bardzo przestarzałą samolotów VIP-owskich. Są tam dobre samoloty, te mniejsze Goldstreamy i większe Boeingi. Awarie się mogą zdarzyć zawsze, w najlepszym sprzęcie i to, że ją wykryto i że nie pozwolono lecieć, to jest dobrze, bo to znaczy, że działają procedury. Problem się zaczyna w tym momencie, kiedy procedury przestają działać, kiedy ludzie nie przestrzegają procedur. I kończy się to czasami tragicznie, tak jak się skończyło w Smoleńsku. A tutaj nie wiem o co się pan Kacper czepia. O to, że, że prezydent nie poleciał, miał lecieć ze samolotem, czy samolotem z awarią. No nie Pani rozumiem. Ale napisze no, Tusk zepsuł samolot. Tak, Tusk zepsuł samolot, jasne. No, ostatnio, może mniejszy przykład, ale rozbawiło mnie strasznie gdzieś na, na x-dawnym Twitterze zobaczyłem zdjęcie źle zaparkowanego samochodu w Warszawie. I podpis jakiegoś fanatyka pisowskiego, który z trzema wykrzyknikami napisał. Panie Trzaskowski, czy tak ma wyglądać nasza stolica? <grym>, Czyli Trzaskowski źle parkuje ja sam, samochody. Ja Trzaskowski powiedzieć, że ktoś u mnie w parku wysypał śmieci. O, no właśnie. Panie Trzaskowski, Panie czy, Trzaskowski Panie czy tak Trzaskowski, ma wyglądać? Że tak ma wyglądać park w, park skolicy, w centrum że Polski. Czy ktoś wysypał śmieci? A naprawdę, ktoś wysypał śmieci. No i, I to jest właśnie tego typu myślenie takie. A to jeszcze, skoro pan na, na już na sam koniec, tak skoro mówię. sam pan wywołał temat stolicy, to ja ciekawa jestem, co pan myśli o kandydacie. kontrkandydacie na prezydenta Warszawy, czyli panu Tobiaszu Pocheńskim. Ja strasznie Jeśli... lubię ten temat poruszać, bo mi on sprawia dużo radości. A tak dużo rozmawialiśmy teraz o sprawach mniej wesołych, to dlatego pana Tobiasza na koniec zostawiłam. Ja jestem przekonany, że Warszawiacy wiedzą, na kogo mają głosować, i że kandydatem wszystkich warszawiaków jest Rafał Trzaskowski, a Różnego rodzaju wycieczkowicze z miasta Łodzi, którzy udają teraz Warszawiaków, no, poniosą klęskę. Myśmy już tu mieli takiego spadochroniarza Zopola i mimo, że wtedy PiS akurat cieszył się dużym poparciem w, w skali, w skali no, a po kraju, Patryk Jaki to... wykonał naprawdę a, ciężką to, pracę. Patryk Jaki dostał łomot. A pan Bocheński dostanie łomot do kwadratu, bo... Ale myśli pan, czy to jest przyszły kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta polskim? Oby, no. To by było świetne <grym rozwiązanie, <grym bo mielibyśmy przynajmniej ten temat z głowy. Można by odhaczyć. Wybory prezydenckie rozstrzygnął się między Szymonem Hołownią a Rafałem Trzaskowskim wtedy. Więc nie, nie traktuję poważnie tej kandydatury. To jest po prostu kandydat kabaretowy z, z gatunku kabaretu. Dostaliśmy super naklejki, Andy Bielecki, Andy Bielecki pisze, jestem, a bo pan Andy się spóźnił, zwykle jest punktualnie na naszych programach, pozdrawia pana Rozenka i nawołuje Bardzo całą dziękuję. Polonię, żeby oddała głos prawidłowo, pan Andy zagłosuje na dziadka, nie ma lepszego kandydata. Na dzisiaj pan Andy pisze do nas ze Stanów yy, i pozdrawia też naszych innych użytkowników, bo nasi widzowie w ogóle stworzyli tutaj taką społeczność. Ja czasem mam wrażenie, że my już w ogóle nie jesteśmy im potrzebni, bo oni już rozmawiają między sobą i pan Andy pozdrawia małą cholerę agnodarna, Agnodara, pilną uczennicę Dareckiego i innych wspaniałych czatersów. Ja też pozdrawiam, bo właściwie no, my tu jesteśmy dla państwa, I Ja też pozdrawiam. nie sami dla siebie. To jeszcze zadam pytanie, bo Anna Ansant pyta o wymianę ambasadorów przez ministra Sikorskiego. Czy to jest dobry pomysł? Ponad 50 ambasadorów do wymiany? Bardzo dobry pomysł. Przez te ostatnie 8 lat dokonano spustoszenia w polskiej dyplomacji. Prawdziwych dyplomatów pozbyto się po prostu z resortu. W większości oczywiście, szczątkowo zostali tam jeszcze eksperci, ludzie dobrze wykształceni i przygotowani do tej funkcji, a bycie dyplomatą to nie jest no, takie zajęcie zupełnie byle jakie, trzeba być przygotowanym do tego merytorycznie, po prostu. Radek Sikorski wie o tym najlepiej, na pewno dobrze skompletuje nowych ambasadorów, także jestem tutaj w pełni przekonany, że to jest przemyślany, rozsądny i bardzo potrzebny ruch. Jak, jak Mio, albo Jack Mio, komentarz wrzucił: Rozenek, startuj na prezydenta Polski. I tu, to jest e. No właśnie, to tak. A jakie ma pan teraz plany polityczne, skoro już nie jest pan w parlamencie? Nie mam na razie żadnych planów politycznych. Wybory samorządowe, nie? Nie, nie, nie. Nie, nie startuję w wyborach samorządowych, europejskie To chyba nie, nie mój format. Nie, nie czuję się tutaj jakby odpowiednio dojrzałem politykiem żeby już myśleć o wyborach europejskich no myślę że po tym jak wyborcy pokazali mi ławkę rezerwowych no to chwilę na tej ławce wypada posiedzieć tak I, i zastanowić się nad swoją przyszłością To bardzo dziękuję za rozmowę pierwszą naszą tutaj w tym studiu ale na pewno nie ostatnią Andrzej Rozenek Koalicja Obywatelska I Ja państwu również bardzo dziękuję kilka osób pytało o Kamila Dziubkę którego zapowiadałam Kamil Dziubka obiecał mi że będzie w poniedziałek natomiast studio wyborcze oczywiście jutro o 21:00 a ja zapraszam w piątek pojutrze o 21:00 i mam Mam nadzieję, że to będzie dzień, w którym będziemy sobie mogli porozmawiać o tym, co Jarosław Kaczyński powie przed Komisją Śledczą do Spraw Pegasusa, bo mam nadzieję, że Pan Prezes się stawi, mam nadzieję, że będzie odpowiadał na pytania i żeby będziemy mogli to skomentować. A za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję i życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. you <smart noise>